Witajcie, dzisiaj weźmiemy pod lupę jeden z najlepszych butów na świecie przynajmniej według mojej skromnej opinii, którym jest Nike Paperfly 4% Flyknit więc jest to jeden z tych charakterystycznych butów do ścigania się maratonów są cztery opcje kolorowe ja wybrałem Crimson Orange z bardziej biało-szarym tutaj logo Nike więc zanim jeszcze popatrzymy na buty, na buta to pokażę wam, że to jest rozmiar 42,5 i but kosztuje 250 dolarów. No dobrze. Jak popatrzycie tutaj, to but jest niesamowicie lekki. Waży w rozmiarze 42,5 192 gramy, a więc jest na pewno lżejszy od wszystkich innych butów, szczególnie konkurencji Adidasa, gdzie Adidas ADIZERO Waży zdecydowanie więcej a Adidas Ultra Boost 19 i 20 to już kompletnie nie wspomnę. Więc góra tego buta jest wykonana z takiego rozciągalnego materiału, który Nike nazywa flyny. Jest to jeden z najlepszych materiałów Nike. I ten but tutaj się bardzo rozciąga. Więc jak popatrzycie, to widać, że ten but był i jest zaprojektowany z myślą na bieganie pełnych maratonów, a także półmaratonów. A to też widać po tym, że tutaj mamy inaczej to jest uszyte, więc mamy też więcej miejsca, ponieważ pod koniec takiego wyścigu, kiedy trochę puchną nam palce z przodu, no to mamy tutaj też więcej miejsca. Dlatego tu jest taki bardziej, jak widać, nawet dziurki są małe. Trochę jest więcej miejsca i ten materiał też wygląda, jakby był na drukarce 3D drukowany, co mi się też bardzo podoba. Więc but jest niesamowicie lekki, jak już wspomniałem. Z tyłu ma 31 mm gąbki Z przodu ma 21 więc spadek 10 mm przez całego buta Co jest dość standardowe dla butów do ścigania się od Nike But ma różne takie Ładne rzeczy, które mi się podobają, takie finiszowe detale I na przykład jednym z nich jest napis Racing Tutaj z tyłu Poza tym ten but ma jeszcze tutaj Napis Nike na sznurówce, na drugiej ma napis racing, więc to są po prostu takie miłe detale, o które Nike zadbało w takim bucie. No dobrze, więc jeśli popatrzycie tutaj od dołu, to jest tutaj podeszwa, którą słyszałem, że ludzie potrafią nawet przebiec na tej podeszwie 500 km. Więc jest to już na pewno dużo lepszy rezultat niż w takim bucie jak zeszłorocznym Nike Vaporfly Next%. Person. W tym butie można było przebiec tylko 3 maratony, a kosztował tyle samo: 250 dolarów. A więc, ten but jest dużo bardziej wart swojej ceny. Jak popatrzymy, tutaj jest ładnie doprawiona gąbka kolorem. Tak samo z drugiej strony. Więc, gąbka ta to jest gąbka Zoom X. Jak widzicie, jest bardzo miękka. Jest to jedna z najlepszych gąbek na świecie od Nike. Jest także charakterystyczny napis Measured in the Lab, Verified with Metals and Records. Więc jest to bardzo wygodny but. Do jego wygody także przekłada się to, ten fakt, że nie ma języka. Zaraz wam pokażę, dlaczego to jest takie istotne. Więc w takim innym bucie, jakim jest na przykład Pegasus Turbo 2, który jest bardzo dobrym butem. Jest troszkę tylko cięższy, ale to jest dobry but. Co mi się nie podoba, to że tutaj. Tak skręca ten język. Język skręca i trochę jest, jakby tak przykrótki, więc zawsze mam problemy, jak zakładam ten but. To zawsze język gdzieś mi się podwinie, jest po prostu potem niewygodnie. W tym bucie takich problemów nie ma. Poza tym jest też dużo wygodniejszy, jeśli chodzi o wkładkę, ponieważ w obydwu innych butach, jakie posiadam od Nike, znowu w Pegasusie ten Turbo 2, jak widać tutaj, odstaje już. Podeszwa, bo ona się też trochę rusza, więc jest to mniej wygodne. E, podeszwa w tym bucie jest też przyszyta, co dobrze zrobiło Nike. Nie wiem, czy tutaj widać, ale tu jest szef. Może tak zobaczycie, mam nadzieję. Nie? No dobrze. Ale przynajmniej tutaj wierzcie mi na słowo, że tutaj Nike to przyszyło. Materiał podeszwy jest trochę taki filcowo-wełniany, co mi się kojarzy z butem od Nike. O nazwie Zoom Fly 3, który jest trochę jakby tańszym bratem tego buta. Um, jest to but z 2019 roku, który właśnie też ma taką filcowo-wełnianą um, tutaj wkładkę. W tym bucie także podoba mi się to, że on jest tutaj szczupły. Więc przez ten tutaj śródstop, ten kawałek z śródstopia także dobrze wspomaga naszą stopę, więc można być dłużej i szybciej. Jest to też dużo wygodniejsze. Ten but jest bardzo dobrze wykonany, poza niektórymi takimi drobiazgami, jak tutaj, nie wiem czy widać, ale wyciekło trochę klejus z jednej i z drugiej strony. To nie jest wielki problem, ale myślę, że w bucie za 250 dolarów to nie powinno mieć miejsca. No ale cóż, stało się, a może to jest tylko mój model. No więc ten but ma także dużo ładniejszy system sznurowadeł. Jak widać, prawie go tak naprawdę nie widać, ponieważ nie odstaje aż tak bardzo jak w innych modelach. Więc wracając do modelu e, o nazwie Zoomfly 3, jak popatrzymy, to tutaj jest niesłychanie gruby i toporny materiał, który spełnia swoją rolę, bo mocno trzyma, ale jest dość brzydki i toporny. Więc rozwiązanie Nike które po prostu tutaj pozwoliło tak ładnie to wszystko zrobić mi się naprawdę podoba więc tutaj nie wiem czy będziecie widzieli ale tutaj taki trochę odstający grubszawy kawałek jest i on biegnie tak dookoła tego buta zaczynając się tutaj, biegnie dookoła i kończy się mniej więcej tu to jest taka część, która jest wypełniona gąbką i po prostu ponieważ ten but jest trochę wyższy tutaj i na zakrętach, żebyśmy się też pewniej czuli to łapie nas tak zapięte, i wtedy po prostu też lepiej się trzyma stopy przy wyższej prędkości, i czujemy się też pewniej. Więc, jak widać, ten but jest dobrze wykonany. Na pewno dużo inżynierii do niego musiało wejść. Ma także osławioną przez świat ścigania się na odległość maratonu, znaną nam wszystkim płytkę z włókna szklanego. Ta płytka jest także w innych butach, takich jak właśnie Model Zoom Fly 3, tylko że w tym bucie jest, jak widać, bardziej miękka, bo mogę ją zginać. Więc dzięki takiej wkładce możemy też łatwiej biec z taką samą prędkością. Więc to jest bardzo też dobre. Więc ten but wygląda, jakby tutaj był trochę noszony, ale uwierzcie mi, od razu taki przyszedł. Ta gąbka musi się po prostu trochę tak oswoić z tym. Niestety tak będzie już potem wyglądało, ale no cóż, nie jest to największy problem. Więc, but jest ogółem solidny, eee, tak naprawdę to taki rozmiar stopy, jaki mam, to taki musiałem zamówić, więc rozmiarowo jest dobry. Tutaj, jak jeszcze popatrzymy, to widać, że lepiej uderzać na przednią. Tutaj jest część stopy. Ponieważ gdybyśmy uderzali na tylną część, no to na pewno tych 500 km z tego buta nie wyciśniemy. Więc ten but ma tutaj jeszcze ten bardzo wygodny typ, jak ja to nazywam szyjki. A to głównie dlatego, że nie ma tego języka i ma ten system tutaj z tym takim łapaniem naszego, naszej pięty. Ma nieruszającą się wkładkę. Bardzo dobrze oddycha. No i dziękuję za oglądanie mojej recenzji. W komentarzach napiszcie, jaki jest Was ulubiony albo po prostu najlepszy buteki posiadacie. Pomyślcie o opcji subskrypcji, a także patrzcie i czekajcie na nowe filmy. Dziękuję za oglądanie.